Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Krasnoludami Warhammer 3 Total War. No, działamy. W tej chwili całkiem nieźle sytuacja wygląda na północy. Miejmy nadzieję, że elf sobie nie przypomni, żeby chciał z nami znowu mieć wojnę. I tu chyba poczekam, aż ta armia będzie gotowa. Niech oni się trochę podregenerują. No, brakuje nam też chyba agentki. Gdzie ona? Ile ma jeszcze dni? 4 dni, no, tur. Tak, i nasza... Gdzie jest najnowsza armia? Tu, na, w produkcji, na wypadek jakichś planów inwazyjnych na Garontu, a być może też elfu, bo będziemy mieli niedługo tutaj przebudzenie wroga. Zobaczymy, jak to pójdzie. To mi się średnio podoba. No nic, poprośmy naszych sojuszników o pomoc. Mam trochę nadzieję, że Imperium ich tu zajmie czymś. Sorry. Komplikuje się nam ta strona frontu. Ale spokojnie, wydaje się, że to jeszcze nie dziś, nie jutro te problemy. No to oczywiście na później, to na razie zajmijmy się budowaniem tej pewnej, pewniejszej pozycji, może nie pewnej, ale pewniejszej. Regeneracja tragiczna na to po prostu taki teren. To będzie ciężko przeskoczyć. Tu mnie cieszy ten przyczółek. Okej. No i po prostu idziemy w głąb terytorium wroga. Liczymy, że pójdzie w miarę dobrze. Tu daje to miejsce na podziemną drogę. A. Okej. Dopiero po zrealizowaniu urazy. No, i super, tak jak liczyłem, tutaj będziemy przy okazji część rzeczy odblokowywać, dlatego warto mieć wszystkie. No, tu jeszcze nie mamy nawet pieniędzy, żeby to odblokować, ale na pewno z elfami będziemy walczyć, bo będzie kryzys przecież, więc prędzej czy później. Nieprzyjemnie się robi. Bardzo nieprzyjemnie. Chciałem się zastanawiać. Czy chwilowo jeszcze jednej armii mnie dosłać? Może umowa handlowa? Na razie nie. Ready? Zhao Ming. What?
Is it time? Take what's theirs. Dobra. Szczurki byłyby łatwiejszym, bo przecież nie. Z drugiej strony trzeba byłoby Aldo Lastri jechać je zabijać, bo no, daleko są. A tutaj z tymi elfami, no zobaczymy, chociaż tutaj będzie też problem na pewno. One się mocno rzucą na wszystkich. Bez różnicy za wielkiej. O kurde, jedna. Co tymi frakcjami się stało? Kto ich tak z marszu rozwalił? Tego bym się nie spodziewał. Chyba, że się pokonfederowało, ale wątpię. No tu sądzę, też widzę, Imperium chyba nie będzie z tym problemu, bo widzę, dwie imperialne armie idą do zrobienia w porządków, więc może za bardzo się tym przejmowałem w ogóle. Ja tu chcę trzymać ten tą bazę, nazwijmy to tak. Ta armia jest chyba w ogóle zblokowana, ona się nie rusza. No dobra, może się uda ogarnąć. Ongizibatu hasutrenkor. Ula karbuor. What? I can't wait. No a tu po prostu oczyściliśmy wszystko z wrogów. I koniec frakcji. Bardzo dobrze. Coraz więcej na 50. levelu. Jaki jest układ sił tych elfów?
Nic strasznego. No okej. Ci tutaj rzeczywiście dostali potężny bonus, a te pomniejsze frakcje raczej długo nie pociągną. Wbrew pozorom, przy legendarce nawet ten poziom 200% kryzysu nie jest taki straszny, bo większość frakcji jest na tyle już potężna na tym etapie, że po prostu same sobie radzą z pojawiającym się kryzysem w danym miejscu. Czyli różnie, jeżeli pod kryzysem są krasnoludy, to nie. To zielonoskórzy też, ale elfy stosunkowo łatwo, bo no poza tym obszarem tutaj z tego lasu, no to pojedyncze punkty, no i generalnie już nieistniejące państwa na etapie, kiedy robi się kryzys, więc błyskawicznie są rozbijali. O, super, o to chodziło właśnie. Taki był plan. Plan się w pełni powiódł. Pięknie. What? Rune, Ricky. Rune Lord. Ja ci sprzątnę z przednosa to miasto. To pozostaje pytanie, czy ja tego miasta potrzebuję. Bo mnie bardziej interesuje tutaj działanie, gdzie możemy się regenerować. To może być niezłe. Tutaj nas trochę zjedzą. Chyba nie bardzo mam wybór, muszę coś tu powołać. Więc masz dyscyplinę, to jest dobre. I'm sorted. My throng seeks only death. Na szybko. Trochę piechoty. Tu nic nie ma, to się wtórę zbyt osobno. Najpodstawowsze piechoty. W sumie dopełniłbym artylerią i czymś, co strzela, bo no, tych jednostek za dużo nie możemy mieć. Jeszcze dwa żyrokoptery. A, jednak 6 może być teraz w armii, a nie 5. To jeszcze jedna artyleria. Okej, to już powinno się być w stanie obronić przy turze. I draństwo, które tutaj stoi. Następny cel to teoretycznie Grimgor. Mamy wojnę z Grimgorem? Chyba jeszcze nie.
Mocna bestia. Nie powiem. Ale musimy tutaj zniszczyć. O, jeszcze sporo roboty. To też może być problem. Są daleko po prostu. A tylko 7 osad, to nie jest źle. Tu nam się wcisnęli. A kysz. A może Imperium by chętniej nam sprzedało tę ziemię tutaj na końcu świata? Yes. Welcome, oldest friends of the Empire. No, jak myślałem, elf to długo. O kurde, 4 pełne armie. To nawet nie, że długo, nawet chwili nie poszli. Dobra, wróćmy do tego frontu. Kislev by nam pomógł. No, Kislev już nam pomaga w tej wojnie. Ja średnio mam ochotę tam leść w górę. Ulrika Magdowa. On the route. Camaraderie shall get us there. Setting off. What? Elfie, nie chcesz tego parcha, tego miasta? I tak je zaraz demony zajmą, więc. Yes. Have you come to kill me? How flattering. How foolish. Niezbyt. U, oni lubią tego demona. W sumie wszechwybrańca nawet. A, troszkę pieniążków. Czemu nie? Mogłem to drugie też oddać, bo w sumie w ten sposób by było już zabezpieczone. Tu widzę, do inwazji nie doszło. Ale zbuduję tą armię do końca. Też chyba podmienię te piechoty na coś lepszego. Dobra. I tu powinniśmy mieć kolejną bitwę. Innovator. I what?
To jest niebezpieczne, dużo artylerii. No dobra, spróbujemy go dopaść. Więc jak ma sytuacja? Lotnictwo chyba dam na jedną flankę. No i wykorzystam to, że nasza piechota może od razu ruszyć na wroga, nie będzie zgarniać tyle strzału. Artyleria to chyba bez różnicy, bo artyleria w zasięgu. Wiemy, że dostanie jakieś wsparcie, to mnie troszkę martwi, bo możemy artylerię stracić w pewnym momencie. Ciężko przewidzieć, co się wydarzy, no ale nie możemy też temu zapobiec, więc... A, bo to nie ma artylerii, to... W sensie nie ma pocisków, dobra, to może żeśmy błąd zrobili, może trzeba było się jednak ustawić. Korzystać z tego. Ja, mógł się widzę trochę otrząsnął, zaczął strzelać do nas, cofnijmy się wobec tego. Widział z tamtej. Nie wygląda to źle. My tu ogromną przewagę zyskaliśmy. Nasza piechota się po prostu okazała zabójcza. Się odstrzeliwać. To się tutaj trochę zebrało tego draństwa.
O, dużo paniki już po ich stronie. Te helikoptery sobie z tym nie radzą. Mnie trochę zaskakuje. Załatwione, nie trzeba było nawet wszystkich wybić. Wystarczyło ich spanikować. Koniec końców, naprawdę małe straty. Co by nie mówić, te jednostki niby giną, ale po prostu schodzi im życie, a nie giną figurki jakby poszczególne. Mamy chyba 7, czy zobaczymy po kolei, będziemy kombinować, jak to się tam ogarnie. Ciekawe, czy to jest, czy nie, mamy chyba... Nie, to jest dobre. Czyli w sumie... Tobie najlepiej chyba będzie dać tą nową broń. Masz ostrzał. Z pancerzami kiepską. Co, można by się pobawić, jakieś pancerze im wyprodukować. Ładny debuff. No ten jest w ogóle nie do zdarcia, ale drogi. Chociaż drogi to jest 1000, to możemy sobie pozwolić. Zakładam, że można mieć jeden, więc zróbmy. Dokładnie, a ty można robić masowo. To też jest niezły, bo wzmacnia sojuszników.
na jednego działając. Ty dostaniesz to. No ty i tak nie walczysz w pierwszej linii, to możesz. Nie, to. Chcę mieć to, ale czemu tych bramy mi. O. To w sumie. Ty dostaniesz pięknie. Bo czy tu są nasi? I nasz następny kierunek to Szablowa Góra. Lord of Clan Morgrim. Armed and ready. Demon Slayer. O, tyle, które będzie gotowe. Też to ufortyfikuję. To są odległe punkty naszego imperium. Ach, będą nas męczyć tymi pomysłami różnego rodzaju. W sumie zawsze sojusz z Imperium. Darmowa armia, więc. Czemu nie? No, jeszcze na naszym froncie, powiedzmy, operacyjnym. To sobie pogadajmy. Czy może. Nic, nie masz tam wojny. Some call me a king. You are welcome here. Drogo, ale chyba do przyjęcia. Sure enough. For casting the runes. Ready? Greetings. On... No i tutaj tony zemsty zdobędziemy. Prawda? Jest też zagrożenie, nie powiem. Demon Slayer. The dumbass drug drives you off. Dobra. Can I help you? By the ancestor gods, master of runecraft. I'll get up. Mała egzekucja.
vengeful rune lord. Setting off. No i ty się ruszył, w sumie nie mam do ciebie tu pomysłu innego. A jak tu atakujemy całym frontem, no to raczej nikt nas tu nie zaatakuje. Trzeci. I ty... Właśnie pytanie, jak daleko, nie gdzieś... Do tych miast trzeba przejść. Też jest gotowe. No, to jest 10% dla żyrokopterów. Są dobre rzeczy. I super, o to mi właśnie chodziło. Jeszcze nam zapłacą. No tu się trochę obawiam, ale na szczęście on się, widzę, tu zamierza mierzyć z naszym przyjacielem. Czyli my tu powinniśmy mieć wolną drogę, żeby się wbić w niego. Chociaż nie, ja nie będę tej drugiej armii na razie wykrwawiał niepotrzebnie, ta sobie poradzi. No ta druga się nie zregeneruje, jak dostanie w tyłek. Chyba nie będę się szczypał. Anger burns bright, if you say so, Beardling.
Się pozbyliśmy frakcji w ogóle. No a tu sobie otworzymy jakiś drugi front. Ja też wolałbym chyba, żeby po prostu Katarina to pozajmowała, bo te tereny są nam średnio przyjazne. Niech ona tam sobie korzysta i się męczy. Ani mi fortyfikacja, ani nic niepotrzebne w tej chwili. Tu. Chociaż to też jest dosyć głęboko od linii frontu w tej chwili. Potęgę tę szkoda trzymać w rezerwie, no ale naprawdę się obawiam, że w pewnym momencie przypłynie dwie czy trzy arki na Garontu i będzie nieprzyjemnie co najmniej. Jasne. Nie walczysz z elfami? Szkoda. Nie trzeba cię przekonać do tego. Tu trzeba międzynarodową koalicję stworzyć przeciwko elfom, bo jednak wbrew pozorom rosną w siłę. Najmniej się tymi przejmuję, no bo one przeszkadzają na Garontowi, czyli niech tam sobie robią co chcą. Lepsze stosunki, ten trochę więcej kasy w tej chwili mi średnio potrzebne. Zapnęła. Super. Gdzie jest ostatnie miasto? Tu. Tego się w sumie tylko obawiam. Chociaż chciałbym załatwić Grimgora, żeby mieć bonus do niego. Dobra, może się uda obydwa capnąć. Znów to mi zależy. To jest po prostu no do zajęcia, bo do zajęcia.
No, a najcenniejsza byłaby, mówię, wojna Imperium z elfami, tak globalnie. Na początek, albo nawet od razu bym poszedł pod wojskowy. A nie mam kasy. Nie chcą. The nation called. Be at peace, for that is all I ever want. Tu by mi zależało najbardziej, ale nie przyjdzie. To mi niepotrzebne. Dobra, odpuśćmy sobie. A z kim ten elf walczy? To mi się nie podoba. On zjedzie szczura i pójdzie do nas, kurde. To mi się bardzo nie podoba. Amethyst, the dead are thick about you. Welcome. No. Nie są głupi, żeby dać się w to wciągnąć. No i super, prowincja cała nasza. Regionu. Nawet nie wiedziałem. Moi drodzy, tu jest troszkę problem. Dobrze, tu tracimy ludzi jeszcze w tej prowincji. Chyba poczekamy. Miasto jak padnie, to padnie. Trudno. No i też trochę liczę na tą ofensywę tutaj Kislewu. Tutaj te miasta powymieniał na te miasta z chęcią. Dobra, mur. Na razie elfów nie widać.
Nie wiem, bo to małe państewka. Jakiś samobójca. Chcesz ginąć, to giń. Nie będę się martwił. Odblokujmy sobie mnie tu. O. Już tu może gdzieś Grimgor się czaić. Oj, czai się, dobrze myślałem. W sumie nie, zrób zaprzynętę. Zrób zaprzynętę. Nie chcę się wyrywać, dobrze im się tam stoi. Defender of Kislev. Yes. Armed and ready. No dobra, zobaczymy co Kislev zrobi, co się potoczy. I'm going. Hey up. Let's be having them. Don't stop till you're dead. We can hold this, Slayer. Doom Chaser. No może być. Dishonored. No, on fajnie bardziej powinien mieć zabójców. I armia, to mówię, w tej chwili to jest taka armia na zasadzie, żeby tu coś było. To jest najbogatsze. Jednak to stolica na drugim miejscu. Jasne.
wykrył nas. Niestety nas wykrył. Czy co? Na tym sobie skończymy odcinek. I w następnym zobaczymy. Zaczniemy od konfrontacji pewno z Grimgorem. Już jest mocny, nie powiem. Mamy szybką bitwę, czyli powinno być to możliwe użyć w ten sposób, że ominiemy de facto Ła, czyli wtedy go zmasakrujemy. Ale mówię, to w następnym odcinku, nie chcę długich odcinków robić, bo to się strasznie długo uploaduje. Jakoś Warhammer waży razy 3 normalny plik, jak ja robię z innych gierek. No nic, póki co pozdrawiam i do zobaczenia.